Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz Narodowego Święta Niepodległości starosta ostrowski Zbigniew Kamiński zaprosił wszystkich mieszkańców na koncert patriotyczny pod nazwą Tobie Polsko. 50 lat to bardzo dużo, ciężko to ogarnąć. Historia Polski jest bardzo bogata, począwszy od pierwszych piastów, poprzez rozbicia dzielnicowe, poprzez wspaniałe polskie Jagiellonów, następnie rozbiory, Polska w niewoli 123 lata, odzyskanie przez Polskę niepodległości, okres międzywojnia też nie był łatwym okresem, druga wojna światowa, niby miało być dobrze, wpływy sowieckie przez następne lata, 89 rok, odzyskanie rzeczywistej niepodległości, i już 27 lat żyjemy w wolnej Polsce. Oby tak dalej było. Obyśmy mogli się spotykać w takiej pięknej, wspaniałej atmosferze, żeby Polska i nasza mała ojczyzna powiat ostrowski rozwijały się, jak do tej pory się rozwija. Przed publicznością wystąpił dobrze już znany duet Magdalena Tunkiewicz i Wojciech Bardowski. O autorską narrację koncertu zadbał Wojciech Gąsowski. Artystom towarzyszyła orkiestra w składzie Mariusz Dropek – piano, Rafał Brzonka – akordeon, Przemysław Skałuba – saksofon, Mateusz Zaziębło – skrzypce i Adam Bardowski – klarnet. Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny skos, legiony to żołnierska buta, legiony to życia los, nas los, nas los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, nas los, rzuciliśmy swój życia los, nas los, nas los. Thank you.
Jeszcze